Wóz bojowy Straży Pożarnej MAN-TGL z zabudową Bumar o wysokości roboczej 25 metrów. Wyposażony w kosz z działkiem wodnym oraz rozsuwaną drabinę. A właściwie dwa bliźniacze pojazdy pełniące służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Oba trafiły do naszego zakładu na serwis. Samochód stojący za mną trafił do nas na weryfikację i wymianę uszkodzonych węży hydraulicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Przy okazji pomierzyliśmy różnego rodzaju części składowe tego podestu, które pozwolą nam wyliczyć nowy resurs tego podnośnika. Samochód już jest gotowy i czeka na odbiór przez swoich właścicieli i powrót do jednostki macierzystej. Ta maszyna trafiła do nas z awarią elektronicznego układu kontroli stanu podpór. Wyeliminowało to ją całkowicie z pełnienia służby. Nasi technicy po wykonaniu diagnostyki znaleźli źródło problemu, który jest aktualnie usuwany. Jeżeli posiadacie takie samochody w swojej flocie i macie z nimi problem, zgłaszajcie się do nas. Pomożemy.